Hej, 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 cześć kochani moi, witam was w kolejnym odcinku na kanale, ja jestem Natalia i słuchajcie moi drodzy, moja stawawicka Gosia G zaproponowała rywalizację między gorącą kasą a krzyżówką Express z tego względu, iż Gosia lubi gorącą kasę, gorąca kasa lubi Gosię, ja lubię krzyżówki, no i te krzyżówki tak samo jak słówka też przeważnie lubią mnie. Także yy, kupiłam losiki. Zobaczymy, czy uda się coś z tym zrobić. Ten odcinek oczywiście wleci, jak już powiatują te odcinki z losami. Także no, troszeczkę później niż ja nagrywam, ale no co. Zobaczymy, jak tutaj się spiszę. Gosiu, bardzo Ci dziękuję za odcinek. Ogromne serducha dla Ciebie. Gorąca kasa kontra krzyżówki, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak myślę, że najlepiej brać na przemian raz krzyżówkę, raz gorącą kasę. Co sądzicie, no ja myślę, że tak będzie chyba najlepiej. O, jeszcze, żeby wszystko było ładnie widać, bo to też najważniejsze. I co? Zaczynamy od Jotki. Hmm, hmm, hmm. Ale Jotki nigdzie nie widzę. Czytam właśnie bardzo fajną książkę. Jeżeli kogoś nie interesuje to, że będę o niej opowiadać, bardzo proszę zamiast durnych komentarzy przewinąć do samego końca. Na samym końcu powiem, jaki był wynik. Nikogo nie zmuszam, żeby na siłę, wiecie, to oglądał. Dodatkowo też tylko tak. Wspomnę, że równie dobrze można wyciszyć, żeby mnie nie słychać, a wszystko ładnie raczej widać, więc więc tyle słowem wstępu. Yy, czytam bardzo fajną książkę, strasznie się w nią wkręciłam. To jest yy, jedna z najnowszych książek. Yy, można ją kupić na wydawnictwie niezwykłym. Yy, powiem Wam tak, ja na wydawnictwie niezwykłym yy, robię dużo zakupów. <laughs> Jak kiedyś pamiętacie, że ciągle mówiłam, że coś zamawiam na Shein. E, tak też, o w ogóle na Shain ostatnio zamówiłam spodnie i znaczniki do książek i muszę wam się pochwalić, że już z 3x na 2x zamawiam sobie spodnie także y, brawo ja brawo i kurczę, wiecie co y, a propos właśnie tego wydawnictwa non stop zamawiam jakieś, y, jakieś książki, jakieś premiery, wchodzą te limitowane co też jest mega fajne, bo to naprawdę wygląda kozacko e, powiem wam tak, ja jak skończę ten odcinek no, tylko dla zainteresowanych. To na końcu Wam pokażę wersję limitowaną yy, książki. Pokażę Wam też książkę, którą naprawdę polecam wszystkim, którzy. Fabki też nie widzę. Którzy lubią fantastykę, bo to jest książka, która po prostu porywa i to tak na maksa, że czytasz, czytasz i jakby jesteś w tym innym świecie. Yy, tak, tak. <laughs> Już się wiecie, zabędziłam. Yy. I co chciałam powiedzieć, a że czytam książkę tak. Czytam książkę od dziewczynie, która dostała się do prestiżowej prestiżowego do prestiżowej akademii sztuk, jakoś tak, czy na o sztukach. No, jakby, jakby nie było, no tam y, są ludzie, którzy malują, y, rysują, malują tacy artyści. I ta galeria jest w Boże, ta szkoła jest założona przez właśnie faceta, y, który y, odniósł sukces duży. W tej swojej twórczości ma swoje galerie, wystawy organizuje itd. No i tak dalej. no Jego szkoła jest jakby bardzo znana i ceniona. Nawet tam była taka wzmianka, że przyszedł chłopak i mówił, że zaczyna się tutaj uczyć, i żeby tam dziewczyna mu powiedziała mniej więcej coś o tej szkole. Ona mówi, że jest regulamin, nic mu nie chciała powiedzieć na szczęście, bo wszystko, co tam jest, jest jakby chronione przed światem zewnętrznym, żeby nikt się nie dowiedział, jak to tam wszystko funkcjonuje. I jak jemu udało się ten sukces, co chwilę mówię E, ten sukces osiągnąć, co jest mega, mega fajne. I mamy Osa jedno słowo. Coś pewnie pominęłam, bo nie może być jedno, tylko musi być dwa. N, nie widzę, R, M, też nie. Literka L. No nie, D, nie widzę, literka K. Też nie. O, zasiew. Jest drugie słowo, czyli mamy pierwszego pustaczka. Bywa i tak? Damy radę. Teraz gorąca kasa. O, i tutaj muszą być minimum trzy takie same papryczki z płomyczkami się zgadzać, żeby była wygrana. No to tak, przy krzyżówkach będę opowiadać, przy papryczkach nie, bo to wiecie, jak to wygląda. Nie można się skupić. 26, 13, 24, 17. 33, 15, 28, 36, 11, 35, 34. Szósteczkę mamy. 38, 23, 22, 18, 12 i piąteczka. Więc tutaj jest tylko jeden, więc niestety jak na razie mamy remis. Wszystko puste. No i co? Kolejną krzyżóweczkę łapię. Tutaj, i zaczynamy od literki P. Tak, także ja już wiecie, tutaj się coś zacznę wykreślać, tutaj już się pogubię. No i właśnie jest tam ta dziewczyna, i ta dziewczyna ma babcię, która ma swoją galerię sztuki, która też jest znaną artystką, malarką. No i jak się później okazuje, ta babcia zna tego jej dyrektora. Bo tam jest spisane z dwóch perspektyw perspektywy dziewczyny i tego dyrektora, który to wszystko prowadzi. I słuchajcie, z jego perspektywy tam wynikło, że był taki etap w jego życiu, gdzie ta jej babcia strasznie mu pomogła, więc on tam jakiś sentyment do niej ma, że ją tam lubi w ogóle. No, a z tą dziewczyną no to tak wyszło, jak wyszło, że pierwszego dnia, w sumie nawet to nie był pierwszy dzień, bo to był dzień przed rozpoczęciem nauki, poznała tam takiego chłopaczka, poznała jego kolegę i koleżankę. No i tam sobie siedzieli, bo była taka impreza, jakby na początek roku szkolnego. No i tam sobie pili alkohol, wiadomo. I grali w butelkę, tylko że zamiast tam, jak to stwierdzili, że zamiast y, jakiejś tam opowieści, to oni woleli na, na wyzwania. O, i, i. i, Słuchajcie. Ona dostała takie wyzwanie, żeby, że ma zatańczyć taniec na latarni, na róże na, na latarni, to była latarnia y, i coś z siebie zdjąć. No i ona taka bana walona, więc stwierdziła, A, co mi tam, co się może stać i tak dalej. Oni tam ją ostrzegali, że ten dyrektor to jest taki, że podpadniesz mu, to on od razu wywala z tej, że nie ma czegoś takiego, że on komuś daje drugą szansę. No i potem wyszło, że on gdzieś tam był na jakimś wywiadzie, czy gdzieś, czy na jakiejś wystawie nieważne. I ona mówi, no, co się może stać? No to dobra jazda. No i ona taka dziabnięta, wiecie, tam sobie tańczy, ściągnęła kurtkę, rzuciła, no i ktoś, ktoś tam nagle wszedł. I tam się do niej odezwał, że co ona robi, żeby skończyła. ona mówi, a ty kim jesteś? Moim chłopakiem? Nie. A on mówi, że twoim dyrektorem. Jak mnie mam, no nie. I ona tak nagle, wiecie, otrzeźwiała i on mówi, do gabinetu. No i chciał ją wywalić. Rzucił jej ten... Y, D. Nie widzę D. Rzucił jej ten y, regulamin, żeby czytała. No jakby, no nie ma błagania, bo u niego nie ma drugich szans. A ona powiedziała, że... Regulamin, według tego regulaminu to on obowiązuje od pierwszego dnia szkoły, a pie, pierwszy dzień szkoły będzie za kwadrans się zacznie, więc jeszcze y, nie obowiązuje. I udało jej się w ten sposób jakoś tam uniknąć. On dał, tam dał jej karę, że ma pomagać ogrodnikowi. No i ogólnie powiedział, że zrobi wszystko, żeby ją stamtąd wykurzyć. No jak się potem okazało, bardzo śmiesznie tam to się czyta, bo to jest takie, takie luźne, wiecie, jakieś takie dogryzanie. Ona do niego mówi, na przykład, y, y, stary dziadzie, na przykład, no nie. Yy, że coś tam, że w jego wieku coś tam, coś tam, tak fajnie mu dogryza i jakby sobie utrudniają życie coś tutaj ominęłam znowu, mm, tu mam jedno słowo R nie widzę, literki N nie, literka U nie ma, L nie ma Z nie widzę, N również L mm, no chyba nie słuchajcie no mam nadzieję, że nic nie pominęłam, coś, czegoś może po prostu nie widzę do tego tutaj wychodzi jedno, no ale jak na moje oko to jest pustaczek kolejny. No, więc oni sobie tak, kurczę, dogryzają. W taki śmieszny sposób. E, tutaj one były po kolei w sumie ubrane, no nie? Wszystkie cztery takie cztery takie. E, tutaj zaczynamy sobie trójeczka. Dwadzieścia cztery. Siedemnaście. Jest dwudziestka. Siedem. Trzydzieści. Jest dwójka. 13. 29,9, 14 i 1. z takim napięciu, bo tu może coś wpaść. <grym> 27, nie widzę, 19 również nie. 36, 35, 26. Jest czwóreczka, zobaczcie. Super. I ósemeczki nie ma, ale piątka wpadła, więc już coś mamy. Tutaj piąteczka pięknie nam się pojawiła. I lecimy dalej z krzyżóweczką. Czyli z opowieścią o mojej nowej książce. Jest super, super. Ym, ale już w sumie kończę, żeby też za dużo nie zdradzać, bo jeżeli ktoś by chciał ją przeczytać, to też za bardzo nie chcę spoilerować, bo książka naprawdę bardzo fajnie się czyta. Yy, I kurczę, naprawdę polecam, bo taka jest. Ja wiem, taka lekka. Na przykład jest coś takiego jak zastój czytelniczy, czyli osoby, które czytają bardzo dużo książek nagle mają taką blokadę i nie potrafią się jakby zmusić do tego, żeby czytać. To jest właśnie ten zastój czytelniczy i ta książka na pewno byłaby idealna na taki zastój czytelniczy. Co Wam jeszcze powiem tak dodatkowo, zanim nie popsuł mi się ten telefon, zdążyłam założyć sobie nowe konto na YouTubie, żeby właśnie robić recenzję, opowiadać o książkach no i po tej akcji niestety nie mam dostępu, no bo jakby ja tych haseł nie znam i tak dalej, tam był jakiś nowy mail i ja nie zdążyłam jeszcze się tego nauczyć więc po prostu założyłam sobie konto na YouTubie i nie mam do niego dostępu, a jeszcze żeby było śmieszniej, jakbyście zapytali, a jak się to konto nazywa nie mam żadnego pojęcia, nie pamiętam bo to po prostu pewnego razu usiadłam założyłam i mówię, ok, przeloguję się po prostu, jak będę coś tam chciała nagrywać i może mi to pójdzie, może nie, wiecie, no miałam taką nadzieję, no ale jak na razie dupa, za przeproszeniem no no i co? I ona z tym dyrektorkiem tam sobie jakby po złości robią. Obydwoje mówią, że się nie lubią, strasznie. Jakby no, śmieszna jest taka jakby między nimi akcja. On tam ją w pewnym momencie za coś tam udupia jeszcze bardziej, i mówi, że no, jednak nie do końca, tam nie do, nie do listopada. Jakoś tak, tylko do końca roku szkolnego musi pomagać temu ogrodnikowi, ona jest na niego zła, potem jeszcze dostaje jakąś tam kartkę, ten on, ten dyrektor ze skargami, bo tam każdy na każdego skarży, tak, żeby jakby się podlizać, co w ogóle nie ma dla mnie sensu, no i tam ją wzywa do, na ten dywanik i ona w końcu się z nim kłóci, mamy jedno słówko Ada. Ona w końcu się z nim tak kłóci, kłóci strasznie, ale widać było, bo z jego perspektywy i z jej perspektywy coś tam ich do siebie trochę ciągnęło, ale nie bardzo. No i jak oni tak się kłócili i ona chciała wyjść z jego gabinetu, no to on ją wtedy pocałował. No i wtedy już wszystko wiecie, wszystko się rozwija, cała akcja, co jest naprawdę no śmieszne, takie, wiecie. Niby się nie lubią, a potem nagle bum. Także tutaj mamy w tej książce różnicę wieku, sporą. No i takie od nienawiści do. Miejmy nadzieję, miłości. Nie wiem, jak to się skończy, właśnie jeszcze zostało mi z stron, a z tego zasłyszałam, to y, nie jest jedno tomówka. Nie wiem, czy, że to jest chyba dylogia. Nie wiem nawet, czy jest druga część w sprzedaży, bo to jest nowa książka, tak jak mówiłam. Dlatego strasznie się pewnie będę potem y, wkurzać, bo ja nie lubię tak, że mi się coś kończy i muszę potem długo czasu czekać, aż to znajdę. No ale to. O, tutaj mamy drugie słowo, ale to by było na tyle, co mogę wam o tej książce powiedzieć. Naprawdę fajna, leciutka. Super się czyta. Czy tutaj też mamy dwa słowa. Literka, co szukamy. I nie ma N. Nie ma literki T też nie ma. Literki E. Nie ma L. I te nie ma. Ry. Ry też nie ma. No to chyba nic nie przeoczyłam. O! Szyja. Hmm. Raz, dwa, trzy. Trzy słowa. Czyli mamy piątaczka. Pierwszy piątaczek w krzyżówce. Super. Na razie mamy remis. Na razie, oj, na razie mamy remisa. Teraz bierzemy kolejną kasę. Zostały, zostaną nam wtedy jeszcze jedna krzyżówka, jedna kasa. Yy, I co? No i tutaj wiadomo, Minimum trzy takie same, żeby była wygrana. Trujecz, o jest trujeczka, to jeszcze dwie potrzebujemy. <grym> 15 nie ma, 10 brak, 32 nie ma, Piątki niestety 40 brak. 30, o jest, 69, dobra, to jeszcze jedną paperyczkę poproszę. O. 24, bardzo dziękuję. Chcę być pazerna, nie chcę być, chcę być, nie chcę być. Dobra, jeszcze jedną poproszę. Tutaj niestety nie mamy. 18 też nie ma. Moja pazerność chyba tutaj nic nie da. Ósemeczka nie ma. 20 nie ma. 11 mamy, zobaczcie. Tak jest. Warto być pazernym od lotu, bo ono nam tylko jakby okrada nas. My płacimy i nic nie wygrywamy. Mamy tutaj cztery ogniki, praktycznie zawsze koło siebie, czyli dyszka. Super, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Dobra, to co? Krzyżówka. E, tutaj mamy krzyżóweczkę i literka G. No i co, nie ma G. Nie ma G. A właśnie y, za pamięci właśnie sobie przypomniałam. Y, chciałabym pozdrowić bardzo, bardzo cieplutko moją widzkę Elu nie D i podziękować Eli. Dlaczego? Y, był odcinek od Whisky, która prosiła, że po prostu nie mówić kim ona jest. Ja to szanuję, bo wiecie, nie każdy chce, żeby na głos było mówione, że ten ktoś komuś wpłacił pieniądze na odcinek, bla, bla, bla. I tam właśnie mówiłam, że warunki do tego tego były, że to mają być konieczynki, mam mówić o książkach, co też mi się mega spodobało, o czym zresztą wiecie, bo wam to mówiłam. I też mówiłam, tak jak w tym odcinku, że jeżeli komuś ktoś nie chce tego słuchać, to naprawdę nie musi, bo ja nikogo nie zmuszam. I kurczę, trafiła się taka osobka, która mimo to, że ja to mówiłam, no to musiała wyrazić, wiecie, swoje trzy grosze dodać. I właśnie Ela jeszcze tam w komentarzu bardzo ładnie napisała, co o tym myśli. I właśnie za to dziękuję, bo to jest takie malutkie wsparcie, które jest dla mnie naprawdę, naprawdę bardzo ważne. Więc dziękuję Ci, kochana. Nie rozumiem czegoś takiego, wiecie? No, nieraz to powtarzałam, nieraz będę powtarzać. Wchodzę gdzieś, coś mi się nie podoba, czegoś nie chcę słuchać. Nie słucham. Nie chcę słuchać, jak chcę obejrzeć, wyciszam. To jest naprawdę proste i nie potrzebuję mieć nie wiadomo jak wielkiego iQ, żeby to ogarnąć, ale widzę, u niektórych to jednak leży. Mm, więc no co ja mogę? Co ja mogę? Nic nie mogę. Tyle razy mówiłam, pisałam, mamy FC. Jedno słowo. Tyle razy mówiłam, nawet jest, jak się wchodzi na mój profil, opis, że to jest mój kanał i będę mówić, co mi się podoba. A mimo to, często, gęsto, właśnie komentarze. Ja zaczęłam je kurczę zostawiać. Te komentarze, jedne takie, jak są bardziej denerwujące, e, takie bardzo, bardzo też niemiłe. No to takie usuwam, ale takie, wiecie, w plucie jadem, takie delikatne zostawiam. Potrafię je przypiąć, żeby wszyscy widzieli. E, jakich tutaj widzów e, mój kanał ściąga, co jest zresztą straszne, mm, no ale no co, tak, bywa i tak, niestety mm, 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 R Z tu, 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 zetki nie widzę, nie wiem czy, czy nie miałam czegoś dopowiedzieć, bo tak mi coś teraz chodzi po głowie że czegoś nie dopowiedziałam, ale już wiecie już się wkręciłam i no, <laughs> bywa i tak nie umiem mówić czasami często, gęsto w sumie zresztą tu mi się coś zapomnie. tutaj zacznę opowiadać, zajmę się czymś na chwilę i już zapominam. Jakby w tym wieku skleroza to już chyba normalne. Y i J. J mamy tutaj. Czyli co dwa tylko mamy? N. N nie było. Jak coś znajdziecie, to oczywiście piszcie w komentarzu. Wystarczy, żeby jedna osoba napisała, a ja już będę to widziała. LK. Lki nie ma, K nie widzę. Y no, to chyba by było na tyle Ada i Ewa. Ewa Ada, tak? Tak. Czyli tutaj niestety nie mamy nic. No, to nieładnie krzyżówki. Mówiłam, coś się na mnie obraziło. I ostatnia gorąca kasa. Zobaczymy, czy tutaj coś podreperuje wynik, yy, czy też nie. 23, 25, 32, 29, 35 mamy, 24. 31, trójeczka dziewiątka, 22, 6, 26 nie widzę, jedyneczka nie ma, 37, no niestety. Tutaj mamy boczek, czwóreczkę mamy, 30 brak, 11 nie ma i 18 nie ma. Także niestety tutaj nam nie dołożyło, ale w sumie, w sumie nieźle, bo tutaj był odcinek z załączną kwotę 40 zł. I tak, tutaj mamy piąteczkę w krzyżówce, czyli na cztery krzyżówki tylko jedna wygrała, tak? No chyba tak. Jeszcze tak sobie zerknę. Si. Tutaj mamy piąteczkę w krzyżówce, w, w tych wariatach mamy też piąteczkę. I jeszcze jedna gdzieś tutaj była, co już się zapodziała. O! Tutaj umknęła. I tutaj dyszka, czyli 20 zł na 40, połowa została odzyskana. Raz jeszcze Gosiu, bardzo dziękuję za odcineczek. A wam dziękuję za to, że wpadacie, oglądacie, poświęcacie swój czas na to, żeby do mnie zajrzeć. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, a miałam wam pokazać książki, więc poczekajcie jeszcze chwileczkę. Dobra, wróciłam do Was z moimi książkami, to są ogólnie książki z y, targów, także od razu Wam powiem, jeżeli byście chcieli posłuchać o tych książkach, no to po prostu zostańcie do końca, jeżeli nie, y, to nie musicie dalej oglądać, bo troszeczkę tam coś Wam opowiem. Y, I teraz tak, jak wiecie, moja wymowa języka angielskiego leży i kwiczy, y, nie będę się z tym kryć, no bo wiecie, jak jest. Y, hunting, hunting, y, sprawdzałam nawet wymowę w, w Google, jak to wymawiać, Adeline, y, to jest dylogia, tak, dylogia, y, tutaj jest napisane, kot i myszka i to jest w wersji limitowanej. Wersja limitowana oznacza to, że ona ma barwione brzegi i tutaj w tym wypadku, po złączeniu pierwszej i drugiej części, mamy obrazek takiej pełnej czaszki i to jest taka książka dla ludzi, którzy lubią romanse, tak troszkę, ale też lubią takie trailery, tak? trailery, jakkolwiek to się wymawia, takie trochę mroczne. Tutaj mamy erotyczne sceny oczywiście, w pierwszej części z pistoletem, w drugiej części z nożem, także dla ludzi o mocnej psychice bym powiedziała bardzo ciężko się ją czytało nie powiem, ja jestem z tych osób, które uwielbiają takie książki, też takie, aż czasami do przesady słodkie, no to ewidentnie no, to do tego nie należy, wiralową piosenką teraz się stała właśnie o z... tak? Zaid tak? <laughs> Dobrze wymawiam, mam nadzieję, że tak jest na TikToku, leci i ludzie zaczęli się pytać, że kto to jest ten Madus, no to, to jest właśnie główny bohater, on jest stalkerem i to w tej książce zaczyna się od tego, że dziewczyna po swojej babci, która w tym domu umarła a jej babci, mama też w tym domu umarła, dziedzicza ten dom dostaje go w spadku jej matka za wszelką cenę chce ją przekonać, bo ona sprzedała ten dom, żeby tam nie zamieszkała no a ona, wiadomo, po złości, bo z matką najlepszych kontaktów nie ma, postanawia tam zamieszkać i właśnie wtedy ona ma takiego stalkera, dowiaduje się, że ten stalker jest, bo on wchodzi do niej do domu i zostawia jej róże, róże bez kolców, żeby się nie skaleczyła. Jakby to jest człowiek, który zabija innych ludzi, ale nie chce, żeby ona się skaleczyła głupim kolcem od róży. To jest nawet słodkie. Yy, też właśnie jak ta pierwsza część się skończyła i była ta druga. Czekajcie, mylam. To jest pierwsza, to jest druga. <grytanie> yy, pierwsza część to tam było, że ona została w końcu porwana. I to też tak fajnie trzyma ludzi... Yy, w takiej niepewności, no nie umiem mówić, wiecie, zresztą o tym, I, i, i jakby on jest osobą złą, ale jak czytasz tą książkę, to dowiadujesz się, że on wcale tą złą osobą nie jest, bo on robi złe rzeczy, ale w dobrym celu, więc naprawdę, jeżeli ktoś by chciał, to serio polecam, nie mówię tutaj o limitkach, no bo limitki są troszeczkę droższe, w tym momencie na wydawnictwie Niezwykłym naprawdę żałuję, że nie mam z nimi żadnej współpracy, powinni dać mi jakiś rabat, nawet 10% by się, bym się ucieszyła, <laughs> zareklamowanie ich. Mm. Kurczę, te zwykłe są dużo tańsze, no a teraz limitowane są po 63 zł, właśnie to jest dla ludzi, którzy zbierają książki, ja zbieram, kolekcjonuję, kocham książki, dlatego też limitowane wersje są dla mnie jak najbardziej, tylko coś wchodzi, ja od razu zamawiam, jestem i wiecie. Czekam na kuriera, aż przyjedzie, także polecam, bo tutaj się będzie dużo działo, tutaj jest właśnie dużo o, tutaj są poruszane takie tematy jak handel żywym towarem, czy na przykład porywanie dzieci po to, żeby spuszczać z nich krew i podczas rytuałów tą krew pić, bo tam jakieś tam wierzenia przez jakąś tam sektę, więc to jest naprawdę bardzo ciężka dylogia, ale... Uważam, że warta przeczytania. Co kto lubi, prawda? Tak powinnam powiedzieć. Co kto lubi. Książki. Ja zaczęłam swoją przygodę z czytaniem z książek od Greja, co jest dosyć śmieszne, ale później napotkałam się na korepetytora i na prokuratora. I jakby myślę, że jeżeli ktoś czyta książki romanse lubi, od Balickiej oczywiście, to, to zna te książki. To to jest <ścoughs> Johnson Hogan, znany, kochany i inne na na na. Tutaj jakby jest sobie dziewczyna, która chce studiować prawo, jest sobie jej ojciec, który ma kumpla prawnika i ten kumpel prawnik postanawia jej udzielić korepetycji, o, zacznijmy od pierwszej części korepetycji, no i z tych korepetycji po załączonym obrazku widać, co tam się dzieje, bardzo fajnie się to czyta i uwierzcie mi, że jedna taka książka jest idealna, żeby zarwać nockę i naprawdę długo się jej nie czyta, pierwszą część tam dwa dni, drugą czytałam w jeden dzień, więc więc naprawdę nieźle się to czyta, nie będę tutaj opowiadać, bo o tych dwóch książkach mogłabym naprawdę bardzo dużo powiedzieć i jeżeli bym o nich opowiedziała, to na pewno nie chcielibyście ich już przeczytać, a naprawdę są wciągające, więc polecam z całego serduszka, także stwierdziłam skąd są moje pierwsze targi książki, a te książki przeczytałam przez wtedy chyba, tak mi się wydaje, że przez Empik jako e-book, to stwierdziłam, że no co jak co, ale naprawdę muszę mieć w swojej kolekcji te książki. Nie, Venom nie był kupiony tam, Venoma kupiłam też na wydawnictwie Niezwykłym, to jest taki znaczek, z wydawnictwem niezwykłym były różne jakieś tam spiny ze względu na limitowaną edycję książki. Birthday, Bearsday, Girl, coś takiego. Bo okładka była taka słodka, więc jakiś torcik, coś tam, coś tam, a to książka jest dla osób, no śmiało można powiedzieć, 18, przez to, co tam się dzieje w tej książce. Też jest nawet trochę błędów i dlatego to wydawnictwo troszeczkę dostaje ponosie od ludzi. Kolejną książkę, którą kupiłam, to nie jest wydawnictwo niezwykłe, tylko Julia. Rodzina monet, ostatnia część. Tutaj też jest nagonka na to, że dzieciaki to czytają, że nie powinni, że nie wiem, od 16 roku życia, że coś takiego jest mówione. Tak, tutaj też jest książka dla czytelników 16. Ja osobiście uważam, że fakt. Takie dzieci 8-10 lat. No, nie wiem, ale na przykład moja chrześnica w tym roku będzie miała 13 i sama ją zachęciłam, żeby tą książkę przeczytała. Jej matka oczywiście wie, co, co to dziecko czyta. To są takie książki, że naprawdę tutaj jest jakieś tam, powiedzmy, Santan mówi, że. o. Nawet dobrze otworzyłam. E... Jakieś teksty typu: położyła moją dłoń do swojego biodra. E... Jakiś tam tekst, że on chciałby z nią uprawiać seks, tak? Ale tam takich scen, jakby seksu nie ma w ogóle. Także to nie jest taka książka, że. O jezu, o jezu, co te dzieci. No, taka jest prawda, że. Jak ktoś się chce do czegoś przyczepić, to się przyczepi i tak, i tak. Książka bardzo wciąga. Tutaj jedyne, co może przerażać tych rodziców, to jest to, że tutaj są porwania, postrzały, dźgnięcia nożem, bo to jakby jest o młodej dziewczynie, czternastolatce, która traci mamy i babcie w wypadku. To jest siódma część. Ja tu odpowiadam od początku. Ma, dowiaduje się, że ma braci, pięciu braci. Od nich dowiaduje się, że tata nie żyje. Później jednak ten tata żyje, bo on tylko ukartował swoją śmierć. Ci bracia działają w organizacji, więc jakby muszą umieć strzelać, bić się. Jakby. No to tak działa, to jest taka mafia, nie mafia, o tak powinnam powiedzieć, bo to nie jest jakby mafia. No i tam się też tak właśnie dzieje, że właśnie Hailey była dźgnięta nożem przez siostrę swojej, nie, przez siostrę chłopaków matki, bo ona z chłopakami miała tylko wspólnego ojca. Czy, czy tam były jakieś postrzały, że ktoś walczył o życie? Nawet w tej części jest, ale jak ktoś nie czytał, nie będę spoilerować, i jedna z osób zostanie postrzelona i będzie walczyła o życie. Bardzo ważna osoba, to jest dla hajni. Także co kto uważa, ja swojej chrześnicy poleciłam, ona to czyta i myślę, że wcale jej wielkiej krzywdy na psychice tym nie zrobię. Kolejną książkę, którą kupiłam, jeszcze nie przeczytałam, widać nawet, że nie była otwierana. No to taki w skrócie, hokejista z ego i Stewardesa, która udowodni mu, że nie może mieć każdej. Ja o tej książce, tutaj też jest jedynka, czyli to jest pierwsza część, ja o tej książce dowiedziałam się z TikToka między innymi, e, tak jak mówię, no zobaczcie, tutaj na przykład 57, ja za nią dałam na targach 40, e, ta kosztowała też 55, dałam za nią 45, korepetytor, prokurator dałam za nie po 25 zł, a są po 40 w księgarniach do kupienia, na przykład w Empiku, bo tam jak wchodzisz, to tam kupujesz za tyle, za ile jest. Tutaj jak ktoś będzie chciał może sobie zatrzymać, żeby przeczytać mniej więcej krótki opis i tutaj jest oznaczenie właśnie, że to jest książeczka 18, no bo to jest taki, takie romansidło. Dlatego też mówię, jak, jak ją przeczytam, to y, oczywiście Wam o niej opowiem. No i teraz perełki. Naprawdę to są moje perełki, zacznę od tej pierwszej części, którą przeczytałam. Y, I której y, f, nie umiem wymówić. Tutaj macie tytuł Leć lub Gin. Y, to jest taka właśnie fantasty y, książka. Zobaczcie, ona jest przepiękna. Ma tutaj smoki, to jest właśnie o smokach i o ich takich jeźdźców smoków. Y, Tutaj macie krótki opis. I tutaj macie też napisane: smog bez swojego jeźdźca cierpi. Jeździec bez swojego smoka ginie. W tej książce była sytuacja, gdzie jeden smok został zabity i jego jeździec przy tym smoku po prostu też umarł. Tutaj się dzieje dużo. To jest o dziewczynie, której matka jest jakby taką dyrektorką tej całej szkoły, do której ona trafia. Ona chciała iść na. ojejku, skrybę, tak? Tak, skrybę. Tak jak jej tata. No ale matka zadecydowała inaczej, że ma iść jako właśnie ma iść tam do nich. Jeździć smoków, ja tak będę mówić. Nawet tutaj jest napisane jeździć smoków. Żeby tam się w ogóle do tej szkoły dostać, yy, musieli przejść przez takie. Yy, nie umiem mówić. Było coś takiego, powiedzmy, no nie. I tutaj była przepaść, i tutaj była przepaść, i oni musieli tam przejść. Tam w pewnym momencie, wiecie co, w filmikach tak było. Tam było, że oni gdzieś tam się czegoś łopali, jakieś ściany, czyli filmiki, jak książka, to co innego, że tylko tu była przepaść. No ale mniejsza o większość, było bardzo mało miejsca, żeby przejść. No i jak ktoś spadł, to umierał. I tam już następnie było, żeby były przygotowane wozy dla tych wszystkich chętnych, którzy jakby chcieli się dostać do tej szkoły, aczkolwiek nie udało im się przejść tego, nie wiem, to nie jest most nawet, ale powiedzmy, że to jest most i ubadali, ginęli i po prostu ich zwłoki na te wozy wrzucali. No tak to jest. Tutaj oni się uczą, przygotowywują, później muszą przejść przez pole, muszą wybrać, bardziej to smok musi wybrać ich, oni nie wybierają smoków. No i jest dziewczyna, której, no słabo idzie właśnie ta dziewczyna i jak się okazuje najpotężniejszy smok ją wybiera, tylko dlatego, że chcieli inni jakby uczestnicy tej szkoły, tego szkolenia, chcieli zrobić krzywdę małej smoczycy, małemu smokowi. To jeszcze wtedy nie było wiadomo, to jest smoczyca. I ona starała się ją odgonić, powiedzieć jej, żeby uciekła, bo jej zrobił krzywdę. No i ta dziewczyna, jakby stanęła w obronie tej smoczycy, i nadleciał ten czarny smok, który nigdy nikogo nie wybrał. Czy tam dawno temu kogoś wybrał, ale już dawno nie wybrał, o tak, powinnam powiedzieć. I on ją wybrał, dlatego że ona obroniła. I ta smoczyca się okazała, że ona jednak rozumie, co ona do niej mówi, i też ją wybrała. I to jest, y i właśnie ta Violet, tak? Czy ona jest Violet? Ja mogę mylać imiona tak, yy, miała na swoich plecach właśnie dwa, bo te smoki jak się jak ich wybierali, tych jeźdźców, to zostawiali im znaki ona miała właśnie czarnego i złotego smoka i to jest naprawdę wciągająca historia, mega, mega tutaj wiadomo, ktoś ma najlepszego przyjaciela jakby ona się z nim kumpluje, ufa mu strasznie przechodząc tam wie, że jakby ma do kogo się zwrócić a ten przyjaciel, yy, Dane bodajże, <laughs> okazuje się no, śmieciem bo takie słowo mogę użyć, żeby mi nikt tutaj nie zablokował yy, konta czy coś takiego tak, także Mega fajna, wciągająca, mówię, to jest takie, że to się dzieje, że tutaj są smoki, jakieś tam różne rzeczy, także jak ktoś lubi, to polecam. No i co, oczywiście tutaj są też takie sceny 18, powiem wam, że to jest taka scena z, z tym, jak. bo ci jeźdźcy ogólnie mają jakieś moce, a Violet nie ma żadnej mocy, i w pewnym momencie ta moc jej się powoli jakby uaktywnia. I tutaj jest taka scena erotyczna, jakby ich zbliżenia, gdzie ta moc jej się uaktywniła, więc to, co się działo w tym pokoju, to jest po prostu magia. Mega śmieszne, wciągające. Super, 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 super. No i co, Iron? E, to jest druga część. Słuchajcie, ja jej jeszcze nie przeczytałam, zobaczcie. Piękne, piękne kolorowe brzegi, kocham to. Patrzę, już 15 minut wam nawijam, także będę kończyć zaraz, e, bo o tej książce nie opowiem wam nic. Dlaczego? Bo jeszcze jej nie przeczytałam. Naprawdę e, chciałabym ją już ruszyć, przeczytać. Na razie mam swoją listę książek, które czytam. E, ją sobie zostawię dosłownie na sam koniec, bo to jest druga część, a trzecia część będzie dopiero premierowo w grudniu za granicą. Więc trzeba będzie poczekać bardzo długo, zanim przyjdzie do Polski, zostanie przetłumaczona, a ja no nie wiem, będzie mi bardzo smutno, bo na TikToku widziałam dziewczyn. Dziewczyny wstawiały, że źle się czują z tym, że skończyły, a o trzeciej części nic nie słychać, ale musicie przyznać, że no wydanie tych książek. Te książki na targach książki kupiłam za 115 zł, gdzie ta jedna sama kosztuje 119,90 wępiku, ta druga 80 zł. Ta kosztowała 70, tak? Chyba tak. A ta 45. 115 razem? Możliwe. No, także tyle o książkach. Wszystkim, którzy chcieli posłuchać, czegoś się dowiedzieć. Jeżeli chcecie, nie wiem, polecać jakiegoś romansu, na przykład właśnie typu mocnego romansu lub lekkiego romansu, to po prostu napiszcie. Ja bardzo chętnie Wam coś polecę. Miałam też widzkę, która zapytała, czy coś jej polecę i poleciłam w komentarzu. Takie komentarze są mega dla mnie miłe. Także wszystkim, którzy dotrwali do końca bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest naprawdę mi, że chcecie słuchać, a wszystkim, którzy będą mnie hejtować w komentarzach, to też dziękuję. Postaram się jak najszybciej Was blokować, żebyście mi nie zatruwali środowiska swoimi negatywnymi komentarzami. Żegnam się z Wami bardzo cieplutko. Wszystkim życzę miłego dnia, popołudnia, wieczoru. Nie wiecie, w zależności jak kiedy mnie oglądacie. No i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale. Będę musiała zrobić losowanko i zdrapać zdrapeczkę dla kogoś, chyba że ten ktoś wybierze po prostu, że chce, żebym mówię djeczkę na tą strapeczkę, tak też uczynię, także zobaczymy, jak to będzie. I co? No. To papa. pa. pa.